Cześć, z tej strony Zodiak. Witam w kolejnym unboxingu. Dotarły do mnie kolejne dwie paczki, zakupione na AliExpress. Pierwsza paczuszka to są dla mojej żony pędzle do makijażu. Co my tutaj mamy napisane? Przesyłka nie była rejestrowana. Jest tu pisze, że to właśnie są akcesoria do makijażu. Cena 8,29. No i powiem szczerze, to tak było właśnie na stronie. Ogólnie kosztowała 30. Ogólnie ten komplet tych pędzelków kosztowały 33 zł. Druga paczka. A to może za chwilę. Także otworzymy te pędzelki. Żona powiedziała, że mam ostrożnie. Otwierać, żebym gdzieś tutaj nie... A, nawet już otwarłem. Tak. Włożymy to na bok. Tak, są to pędzle, zestaw pędzli do makijażu wzorowanych na pędzlach marki Real Techniques z serii Bold Metals Collection. Tak, żona powiedziała, żebym tak to przedstawił. Dam to na razie na bok. Tak, trzonki tutaj pędzli są w kolorze różowym. No, dość fajnie wykonane. Otworzę może. Otworzę ten pędzelek, ten największy. Włosie pędzla jest syntetyczne. No nie, zestaw składa się z 7 pędzli. Ogólnie pędzelki, jak widać, są bez uszkodzeń. Nie ma, że gdzieś wylatuje jakieś włosie. Włosie jest bardzo delikatne. Także pędzelki, widać, że solidnie wykonane. Widać, ta część tutaj jest z plastiku, a to zaciśnięte te włoska są z metalu. Ale ogólnie wykonanie bardzo ładne. Tak, zostawimy je na boku. Druga paczuszka. To są kolejne woblery. Dużo ostatnio tego zamówiłem. Jeszcze przyjdą. Także zobaczymy. No tutaj na paczuszce pisze, to są przynęty wędkarskie. Cena 1 dolar, a tak naprawdę w sumie kosztowało to 26 zł. Paczka też była nierejestrowana. Także za bardzo nie mogłem jej śledzić. Zobaczymy, otworzymy ją. Się nożyczki nie przydadzą. Z czego co pamiętam, to każdy wobler tam kosztował gdzieś około dolara. Zacznijmy dalej. Co to tutaj jest? Jakaś kapteczka.
wszystko. Mi się coś tutaj zdaje, że chyba coś brakuje. Zobaczę, chwileczkę sprawdzę. No i tutaj właśnie jakiś jest mały kłopot, bo dostałem nie te woblery, co miałem. Jest to inna przesyłka. Tak to właśnie tutaj myślałem, że dojdzie. No, ten wobler się zgadza. Taki był zamawiany. O, mamy. No i ten woblerek jest fajny, ale tych nie zamawiałem. Te woblery, od którego tutaj one były dzielone na pół, one były łamane tak samo jak ten, tylko takie dłuższe. Także napiszemy, zobaczymy, czy tam coś odpiszę. Także to na tyle dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, bo znowu kolejne paczuszki idą, będę ich wystawiał. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.